Także drodzy kochani, teraz powstańmy. I teraz jeszcze muszę powiedzieć, że nasza diakonia muzyczna dzisiaj jest nieśmiała bardzo. Dlatego trzeba oklaski dla nich, żeby oni też uwierzyli, że Pan będzie przez nich działał. W ostatnich dniach były takie proroctwa, słowa poznania, że te spotkanie będzie pełne mocy, pełne cudów i znaków miłości i miłosierdzia Jezusa. Także rozpoczynamy. Zaśpiewajmy. Nie wiem, czy ja się przeżegnałem, bo z wrażenia powiedziałem, chyba nie, tak? Jeszcze nie? To przeżegnamy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I teraz oficjalnie rozpoczynamy nasze spotkanie. I diakonia muzyczna w górę serca. Zaśpiewamy pieśń 103 ze śpiewnika. Jesteś królem. Jesteś królem. Jezusa podnieśmy. Wszyscy, dzieci też, starsi, ci, którzy są schorowani, mimo wszystko podnieśmy do Pana, do serca Jezusa. I nasze serca przede wszystkim. Powierzmy Panu, podnieśmy nasze serce do Pana. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana. Właśnie rozpalili nasze ciała, żeby miały brało udział w imieniu, które chcemy czynić z głębi serca i duszy. Jesteś królem. Jesteś królem. I moja lewa strona się też rozgrzewa modlitewnie. I tam tył też. I prawa strona. I na dole wszyscy. I siostry zakonne też. I kapłani. Wszyscy. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Klaski dla serca Jezusa. Chwała Twojemu sercu, Panie. I chwała Twojemu sercu, Maryjo. Chwała Twojemu sercu. Takie motto z Pisma Świętego, duchowe, na rozpoczęcie naszego spotkania z Księgi Izajasza. Niektórzy z Was czytają Słowo Boże regularnie. Księga Izajasza, rozdział 63. Rozdział 63, wersety 15-16. Księga Izajasza, rozdział 63, wersety 15-16. Słowa skierowane do Pana, do Boga. Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, świętej i wspaniałej. Gdzie Twoja zazdrosna miłość i Twoja potęga? Gdzie poruszenie Twych uczuć? Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę. Jesteś przecież naszym Ojcem. Powtórzę. Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, świętej i wspaniałej. Gdzie Twoja zazdrosna miłość i Twoja potęga? Gdzie poruszenie Twych uczuć? Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę. Jesteś przecież naszym Ojcem. Panie, Ojcze Niebieski, właśnie te słowa mówią o tym, że Ty jesteś naszym Ojcem. Wiemy, że Twoje serce jest zjednoczone z sercem Jezusa, Twojego Syna. Wylewaj więc uczucia miłości, miłosierdzia względem nas. Nie powstrzymuj miłosierdzia. Wiemy, że Twoja zazdrosna miłość pragnie naszego uświęcenia i zbawienia. Okaż nam więc potęgę Twojej chwały, Twojej obecności. Spójrz na nas z nieba, Twojej duchowej stolicy, świętej i wspaniałej. Patrz na każdego z nas. Na każdego, kto duchowo łączy się z nami. Na wszystkich tych, którzy będą oglądali mszę świętą, bo za chwilę będzie msza święta, transmisja za zgodą naszego księdza arcybiskupa. Spójrz na nich, Panie, i spójrz na naszą Ojczyznę, spójrz na cały świat, bo jesteśmy tu, aby wynagradzać Tobie, Ojcze, i sercu Twojego Syna Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, Polski, Kościoła i całego świata. Dzisiaj będziemy jeszcze rozważać trzy kolejne wezwania z litanii do serca Pana Jezusa. 13, 14 i 15. Serce Jezusa, Króluj zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. To są te trzy wezwania, na których szczególnie się dzisiaj skupimy, żeby czerpać
też duchowy pokarm z tej litanii dla nas. A teraz proszę, abyście wszyscy uklękli i odmówimy litanię do serca Pana Jezusa. Panie, chcemy teraz odmówić litanię do Twojego serca. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, będziemy mówić, uwielbiamy Cię. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego. Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa nieskończonego majestatu. Serce Jezusa świątynią Boga. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa domie Boże i bramo niebios. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Serce Jezusa sprawiedliwości i miłości skarbnicą. Serce Jezusa dobroci i miłości pełne. Serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa ze lżywością napełnione. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiaro grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa nadzieją w Tobie umierających. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Serce Jezusa, z którego rany powstała nasza wspólnota miłości i miłosierdzie Jezusa. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy i pokornego serca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojej miłości i miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Jeszcze modlitwa za wstawiennictwem świętej Małgorzaty Marii Alacoque, patronki naszych spotkań w tym roku. Boże nasz Ojcze, Ty przez świętą Małgorzatę Marię
zechciałeś objawić światu głębie swojej miłości miłosiernej i miłosierdzia i dziecięce zaufanie, jakie winniśmy żywić ku Tobie. Dziękujemy Ci pokornie za to, że obdarzyłeś się niebieską chwałą i skuteczną mocą przyciągania do Twego serca wielu dusz, spragnionych miłości, które będą Cię wielbiły przez całą wieczność. Święta Małgorzato Mario, wstawiaj się za nami i uproś nam łaski, o które z wiarą i ufnością prosimy. Amen. Teraz proszę, powstańcie, zaśpiewajmy kolejną pieśń wielbiącą miłosierdzie Chrystusa, Jego serce. Także możecie wyciągnąć swoje róże, jak macie, albo chorągiewki, wysoko do góry. Śpiewam Ci pieśń, uwielbiam imię Twoje, Panie. Wywyższam Cię i daję Ci hołd. W przeciągu chwałę Twą staję, z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu, chcę wyznać, że ja kocham Cię. Te nasze gesty nie były wymuszone czasami, tylko naturalne. Płynęły z serca, płynęły też z działania Ducha Świętego w nas. Także nie wstydźmy się tego, nie bójmy. Yeah.
siebie doskonale, róbmy sobie takie małe kółeczko teraz. Uwielbiamy mnie Twoje, Panie. I w drugą stronę. Wywyższam Cię i daję Ci chwałę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dla Ciebie, Mamo, Królowo i Pani naszych serc. Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Chcę Ci dziękować i ze wszystkich sił. Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. O Panie Jezu, chcę wyznać się. Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie. Sercu? Jezusa. Chwała sercu. Jezusa. Chwała sercu. Jezusa. A teraz, kiedy już ten czas poświęciliśmy dla Pana i będziemy dalej jeszcze poświęcać i przywitaliśmy Pana Jezusa, Jego serce, Maryję i jej niepokalane serce, to teraz jest dobry czas, bo skoro jesteśmy rodziną miłości i miłosierdzia Jezusa, bo tak jest, bo oprócz wspólnoty miłości i miłosierdzia Jezusa, wszyscy, którzy przyjeżdżają na spotkanie, czy będą tylko raz, czy regularnie, czy co jakiś czas, czy słuchają nas przez internet, to stanowią duchową właśnie tą rodzinę, rodzinę miłości i miłosierdzia Jezusa. A więc w rodzinie nie ma obcych i często nawet w rodzinach naszych nie mamy tego, co mamy tutaj. Więc teraz do tej osoby, która jest przy Tobie, z tyłu, po prawej, po lewej stronie, na przodzie, powiedz: pokój Tobie, cieszę się, że tu jesteś, witaj, bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiona. Przytul, można nawet, właśnie, przytulić, podać rękę, żebyśmy byli tutaj naprawdę również zewnętrznie, czuli się, że jesteśmy nie tylko wewnętrznie, bo to jest najważniejsze, ale także zewnętrznie, że jesteśmy bliscy sobie. Tak, przywitajmy się pięknie, przyjdź Duchu Święty. Maria Fele, Sala Wejheszta. Przywitajmy się w Duchu Świętym z radością. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź. Dobrze, że jesteś tu, siostro. Przyjdź Duchu Święty. Tak właśnie, mówmy sobie, pokój Tobie, nie bój się. Dobrze tu jesteś. Nawet bardzo dobrze tu jesteś. I powiedz jeszcze tej osobie, która jest przy Tobie, takie kolejne słowa po jednej, po drugiej stronie. Dzisiaj Twoje serce doświadczy cudów Jezusa. Dzisiaj Twoje serce doświadczy cudów Jezusa. Amen.
absolut Jezusa, miłość jedna. Już! A teraz, skoro się też przywitaliśmy, pozdrowiliśmy, pamiętamy, że kiedy Matka Boża, Maryja, kiedy przyszedł do niej anioł, to powiedział: pokój Tobie, i stąpił na nią Duch Święty. Kiedy Maryja, Matka Boża, kiedy już poczęła Pana Jezusa pod swoim sercem, udała się do świętej Elżbiety, weszła do jej domu, powiedziała: pokój Tobie, Elżbieto. I co się stało? Przyszedł? Duch Święty. Przyszedł kto? Duch Święty. Przyszedł? Jeszcze raz? Duch Święty. Właśnie, dlatego to nie tylko to, co teraz uczyniliśmy, jest takie radosne i takie przyjemne i po to właśnie, żebyśmy się tutaj czuli dobrze, jak u siebie, jak w domu, właśnie jak w rodzinie. To również dlatego, że Duch Święty wtedy przychodzi też, kiedy my z miłości do siebie mówimy takie słowa, pozdrowienia. Duch Święty jest obecny. Dlatego teraz też jeszcze, zanim na końcu będziemy, na końcu spotkania też będzie jeszcze modlitwa do Ducha Świętego, to teraz wzywajmy Ducha Świętego swoimi słowami, wołaj do Ducha Świętego. Nawet możesz powiedzieć po prostu: przyjdź Duchu Święty, albo pragnę Cię Duchu Święty. I tak powtarzać. Głośno, dobrze? Przyjdź Duchu Święty, wołaj. Albo ktoś modli się w modlitwie w językach, w Duchu Świętym, to módl się w modlitwie w językach. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Maria Szale, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Duch Święty już przychodzi. Wzywamy Go, On już przychodzi teraz. Już Duch Święty unosi się nad nami, już przychodzi do Ciebie. Przyszedł do Ciebie Duch Święty. Aria Szelej, przyjdź Duchu Święty. Powiej po tym miejscu. Powiej po naszych sercach. Przyjdź Duchu Święty. Wołamy Cię, przyjdź. Przyjdź. Wołamy tak z takim wielkim pragnieniem w sercach naszych. Przyjdź. Ara Szelej. Szalamej. Przyjdź Duchu Święty. Szalamej Rokadija. Maria, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Aria, lelelelelej, Maria. Maria, Maria. Wołajmy wszyscy, wołaj, wołajmy. Głoś to świadomie, sercem. To nie jest tylko tak, że wołasz, mówisz: przyjdź Duchu Święty i Duch Święty nie reaguje. Tylko On reaguje. Jeżeli wołasz sercem, to przychodzi. Nie zawsze musisz odczuwać, że przyszedł, że jest. Aria Maria, przyjdź Duchu Święty. Aria Maria Maria. On przychodzi do Ciebie teraz. Dziś tu działa Duch Święty. Chwała Duchowi Świętemu. Szala Maria Maria Maria. Maria 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 Maria. Alalala, przyjdź Duchu Święty. A przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty, rialej. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Arial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 
le, ari, ale, le. Przyjdź Duchu Święty, ari, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, szalameri, ale, le, ari, ale, ari, ari, ale, ari, ale, ari, ale, ari, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Teraz wszyscy razem. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Duchu Święty.
Duchu Święty, przyjdź Duchu Święta, maralelelele. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Szalamela szalehe no helelelelele. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Aria lelelelele. Ala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 l
le 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 sha la 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 Duchu Święty, Ave Maria, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, uwielbiamy Cię, błogosławimy. Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty, wstępuje teraz na nas, na Ciebie. Rozpala Cię i ożywia, podnosi, umacnia i uzdrawia. Ariasze, Pan uzdrawia chore serca, przyjdź, Pan uzdrawia chorą psychikę, Pan uzdrawia chorą pamięć Twoją. Duchu Święty, już teraz Pan uzdrawia, Duch Święty, wiele osób z choroby nowotworowej. Aria, przyjdź, Duchu Święty. Łukaszu, Pan do Ciebie przychodzi, Duch Święty. Włodku, Pan do Ciebie przychodzi. Aria, uscala, uzdrawia Twoją duszę, Duch Święty. A przyjdź, Pan uzdrawia Twoją chorą głowę. Aria, szelej, przyjdź, Duchu Święty. Pan duchowo teraz ukrywa Twoje serce w swoim sercu. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Antoni, Pan błogosławi Ciebie, przyjdź, Duchu Święty. Szali Ameryso, Pan uzdrawia Twoją chorą wątrobę teraz, Duch Święty. Szalameru, fola, lerenoj. Leokadio, Pan uzdrawia Twoje jelita i Twój chory żołądek. Uzdrawia Ciebie z nowotworu żołądka i jelit. Przyjdź, Duchu Święty. Tereso, Pan uzdrawia Ciebie z poważnej choroby serca i płuc. Przyjdź, Duchu Święty. Przy Aleksandrze, Pan uzdrawia Ciebie z raka skóry i raka płuc. Przyjdź, szalamele, szalalalajalale. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Święty. Dawidzie, modlisz się za swoją żonę i za swoją teściową. Pan uzdrawia jej obydwie. Szalame, szalalalalalaj. Przyjdź, Duchu Święty. Szalame. Pan mówi, daję wam mojego ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Pan mówi, daję wam teraz ducha obfitości. Przyjmijcie mojego ducha, mówi Pan. Aria Szele, przyjdź, Duchu Święty. Pan mówi, teraz spoczniesz w mojej miłości, w Duchu Świętym. Odpocznij sobie, mówi Pan. Powstaniesz na czas Komunii Świętej, mówi Pan, aby mnie przyjąć. Aria Szero Szere, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Duch Święty teraz przychodzi do Ciebie i uzdrawia Twoje chore kolana. Masz teraz spoczynek, bo to jest związane z uzdrowieniem Twoich kolan i całych nóg. Shalem Echidiyash, Shalem Hana, Shalom Maria. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty. Alelelelele. Aneto, Pan Cię uzdrawia. Julio, Pan Cię uzdrawia w Duchu Świętym teraz, już teraz. O Shalamary. Pan rozpala w Tobie charyzmat ewangelizacji pośród trudnego środowiska, w którym żyjesz, pracujesz. Będą uzdrowienia i nawrócenia, a Ty módl się i głoś Jezusa. Shalamehy tolachyny, Shalamehy alale veriosyny, przyjdź halametu, Shalamehy no. Pan uzdrawia osoby, które mają chore biodra teraz. Szalamejsza, Duch Święty przychodzi do Ciebie. A szalamej, no, Duch Jezusa Zmartwychwstałego. Amarej, Marej, Katarzyno, Pan uzdrawia Ciebie z nowotworu, który masz na plecach.
Ala vele shala la 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 la. Ala le 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 le. Doroto, Pan uzdrawia ciebie z choroby kobiecej teraz. Z nowotworu spraw kobiecych. Shala Maria selo. Pan uwalnia teraz dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Kameshach, Shamech, Shalabelchadia. Ala veria shala ya medchanon. Ala le 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 tutaj małżeństwo, właściwie dwa małżeństwa, tak, dwa małżeństwa, które mają chore dzieci. I Pan patrzy teraz na wasze dzieci i uzdrawia je. Amen. Teraz proszę, usiądźcie. Będzie krótka przerwa i za chwilę będzie msza święta, sakrament miłości. Potem przerwa, bo widzę, że niektórzy doszli, to jeszcze powiem, że będzie potem przerwa. Potem będzie druga część. Będzie adoracja z koronką, potem będzie procesja fatimska, potem będzie czas na składanie świadectw i potem jeszcze będzie modlitwa, też taka mocna modlitwa charyzmatyczna, uwolnienie, uzdrowienie duszy i ciała, modlitwa o wylanie Ducha Świętego, błogosławieństwo, koniec spotkania. Po spotkaniu jeszcze zależnie od tego, ile będzie kapłanów, to myślę, że jeszcze będzie modlitwa wstawnicza dla chętnych, jak ktoś jeszcze będzie miał czas i chciał. A jeszcze tylko dopowiem, że błogosławieństwo kończące spotkanie na końcu, to będzie związane z poświęceniem wszystkich dewocjonali, które nabędziecie. Czy będziecie mieli je tutaj, czy w samochodach, autokarach, to będą objęte te błogosławieństwem końcowym, będą błogosławione. I też przy okazji błogosławię wszystkie róże, które macie, wszystkie lampiony, chorągiewki, wszystko jest teraz od tej pory pobłogosławione. I te, które tu macie, które jeszcze są tam jeszcze przed wejściem na halę. I cieszę się bardzo, bo widzę, że wielu z was jest ubranych na biało i taka właśnie prośba moja na przyszłość od maja aż do października w czasie tych naszych spotkań, szczególnie procesji fatimskich. Jesteśmy w miarę możliwości ubrani na biało, szczególnie jeżeli chodzi o tą górną część garderoby, czy jakieś koszulki, koszule, bluzy. Właśnie też, żeby to były takie zewnętrzne oznaki radości, znaki też życia w łasce Bożej, życia w Duchu Świętym. I jeszcze tylko dopowiem, że właśnie tutaj ponad tydzień temu było spotkanie tutaj na hali właśnie Arena w czwartek, piątek, to był chyba 16, 17, tak, czwartek, piątek. Spotkanie było tutaj dla liderów, animatorów, kapłanów i nie tylko, wszystkich związanych z ruchem odnowy w Duchu Świętym i różne wspólnoty ewangelizacyjne. Także też była modlitwa za odnowę ogólnopolską i za wszystkie wspólnoty. Także my również jako wspólnota braliśmy w tym udział i też bardzo się cieszę, że również niektórzy nasi byli w ramach porządkowych też i na tej hali tutaj właśnie i potem na Jasnej Górze pod wałami jasnogórskimi. Także wielka radość, że nasza wspólnota też mogła pomóc, wspierać tą posługę. A my dzisiaj jesteśmy tydzień później, także widać, że jest taka też kolejność, taka jedność, że właśnie tutaj odnowa ogólnopolska też się modli, a nasza wspólnota w miłości i miłosierdzi Jezusa też należy do grona wspólnot odnowy charyzmatycznej w Polsce. Także dla jeszcze takiej waszej informacji. A właśnie przy okazji jeszcze zapytam, kto wtedy był właśnie tak, na hali w czwartek i piątek na odnowie, niech podniesie wysoko rękę. Dobrze? I trzymajcie przez chwilę, żeby miał takie rozeznania. Proszę, trzymajcie. To widzę, że jest taka grupka osób, która wtedy była. A ci, którzy byli jeszcze na Jasnej Górze, wtedy pod wołami, niech podniosą ręce. Ci, którzy byli na wałach, czy pod wołami, to też jest pewna taka grupka. Dobrze, to dla takiego nasze rozeznania. Więc widzę, że większość jednak tutaj przyjechała na spotkania bez związku może z odnową ogólnopolską. Dobrze, to teraz właśnie chwila przerwy, za chwilę będzie
msza święta i będzie przed Eucharystią jeszcze pieśń na rozpoczęcie.